Dzień dobry wszystkim, witam Was bardzo, bardzo serdecznie w kolejnym filmie. W dzisiejszym filmie zajmiemy się cięciem wierzby Hakuro. Dużo osób zastanawia się, jak to zrobić, szczególnie jeżeli macie młode drzewko, które nie ma jeszcze zbyt wielu przyrostów, zastanawiacie się, w którym miejscu ciąć najlepiej, jak to zrobić, żeby tego drzewka nie uszkodzić, a ładnie je uformować. Dlatego dzisiaj taki film. Słuchajcie, moje drzewko pochodzi z szczepki zrobionej z jednej gałązki, którą sobie ukorzeniłam, ponieważ ta wierzba bardzo łatwo się ukorzenia i wyprowadziłam sobie na taką kulkę. Nawet udało mi się wyprowadzić ją delikatnie na pniu, ponieważ ona tutaj ma delikatny pieniek. Teraz może nie będzie tego zbyt dobrze widać, ponieważ jest tutaj przysłonięta gałęziami, ale ten pieniek delikatny jest. W trakcie formowania taką ukorzenioną gałązkę możecie właśnie w ten sposób wyprowadzić. Jeżeli kupujecie gotową szczepioną wierzbę Hakuro, no to wiadomo, że będziecie mieli ją na pniu, na takiej wysokości, na jakiej ona została zaszczepiona. Teraz chcę Wam pokazać, jakie przyrosty ona wypuszcza. Słuchajcie, tu gdzie ona była cięta, czyli tu mamy na przykład takie miejsce, gdzie ona była cięta, zobaczcie. W tym miejscu, gdzie trzymam palec, było cięcie i zobaczcie, ona wypuściła tutaj te gałązki, te przyrosty, które są tutaj dookoła, ze 3, 4 czy nawet więcej tych przyrostów. Ona w ten sposób się krzewi i w ten sposób się zagęszcza i dzięki temu właśnie można uformować z niej kulę. Ja, słuchajcie, jestem fanką cięcia mocnego wierzby Hakuro, dlatego że ona rośnie szybko. Wypuszcza dosyć długie, duże przyrosty. Moja akurat w tym momencie nie ma jakichś bardzo, bardzo wybujałych i dużych tych przyrostów, dlatego że po prostu było też sucho i nie wypuściła aż takich bardzo długich tych gałęzi, natomiast ona potrafi wypuścić dosyć mocne przyrosty. Tak jak możecie zobaczyć, te przyrosty są jeszcze delikatnie różowe, natomiast już widać, że zaczynają się zasuszać, robią się brzydkie, drzewko straciło pokrój, dlatego też dzisiaj będę je cięła. Co jest dla mnie istotne przy cięciu tego drzewka, to to, żeby ciąć je w momencie, kiedy jest sucho, kiedy nie pada deszcz, nie jest przed deszczem, w trakcie deszczu, po deszczu, żeby po prostu to drzewko nie było narażone na jakieś dodatkowe czynniki chorobotwórcze, jakieś choroby grzybowe i te sprawy. Także ja zawsze trzymam się tej zasady, że tnę, kiedy jest sucho. Jeżeli chodzi o długość przycinania tych nowych przyrostów, to ja przycinam je, słuchajcie, na kilka centymetrów. Zostawiam powiedzmy 5, 10 maksymalnie centymetrów i resztę odcinam. Niektórzy trzymają się zasady, żeby zostawić 1/3 tego przyrostu, 2/3 obciąć. Ja tnę ją dosyć mocno, dosyć krótko, dlatego że wiem, że ona i tak fajnie odbije, zagęści się i będzie jeszcze dzięki temu właśnie ładniej wyglądała, będzie gęstsza, bo z każdego tego cięcia wyrosną nowe gałązki, które znowu przytnę i one będą to drzewko zagęszczały. Dlatego nie bójcie się cięcia tej wierzby. Ja wiem, że w momencie, kiedy macie małe drzewko, młode, które ma 2-3 rozkrzywione gałązki, no to boicie się ciąć, nie wiecie gdzie, bo wydaje Wam się, że ona nie odbije, uschnie, że coś jej się stanie. Natomiast słuchajcie, żeby ona miała ładny pokrój, żeby stworzyła się ta kula, to musicie ją ciąć, bo ona wtedy będzie się rozkrzywiała. Innej drogi po prostu nie ma. Jeżeli zostawicie takie wybujałe przyrosty, to ona albo będzie w środku pusta, będą prześwity, albo po prostu straci pokrój i nie będzie możliwości uformowania takiej kuli. Dlatego ja jestem fanką dosyć mocnego cięcia tej wierzby. Jeżeli będziecie ją tak 2-3 razy, nawet 4 razy w sezonie można, bo ona naprawdę szybko przyrasta, cieli ją właśnie w ten sposób, to ona się szybko w miarę zagęści i szybko stanie się takim ładnym, taką ładną kulą, także uważam, że warto. Wierzba została już przycięta, straciła trochę na objętości, ale zyskała na formie. Za chwilę znowu pojawią się tu te piękne, różowe przyrosty, których pewnie niektórym teraz szkoda, ale słuchajcie, tak jak mówię, ona rośnie jak szalona, więc tutaj nie ma się co martwić. Za chwilę znowu odbiją nowe. Tak się prezentuje teraz. Trochę tutaj też zrobiła miejsce innym roślinom, ponieważ już nic z dołu nie było widać. Teraz trochę widać właśnie, że ona jest na pniu. Jeszcze jedną gałązkę mam tutaj do wycięcia, ale ciągle się zastanawiam, czy ją teraz wycinać, czy jeszcze poczekać. A mianowicie tę gałąź, która tak idzie na bok i tutaj te dwie, które się rozchodzą, to już zostawię. Formuję też swoją wiśnię na pniu, którą już wcześniej obcięłam. Tam trochę przycinałam też dereń, także słuchajcie, nie bójcie się nożyc, nie bójcie się sekatorów. A dzisiaj dziękuję Wam już serdecznie za uwagę. Mam nadzieję, że filmik był pomocny. Pozdrawiam Was cieplutko i do następnego. Cześć!